spojrzeć i żeby poczuć te różnice, które zaszły, ten rozwój, jaki nastąpił. Z rozmowy z panem rektorem. Pan minister przyjechał po to, żeby podzielić się z nami pewnymi doświadczeniami, uwagami, jak poprawnie aplikować o pieniądze, żeby ta skuteczność była większa niż do tej pory. Generalnie nie jesteśmy zadowoleni z naszych dotychczasowych osiągnięć. Muszę powiedzieć, że skuteczność na naszych uczelniach pozyskiwania środków z NCBiR waha się w granicach pomiędzy 15 a 30%. Inne ośrodki mają lepszą zdolność pozyskiwania pieniędzy, ale w moim przekonaniu nie zawsze to zależy od jakości i wartości merytorycznej. Średnim uczelniom z jednej strony jest trudno. No bo nie mają tej całej masy bezwładności i wszystkich tych wskaźników, także jeśli chodzi o budżet, które pozwalają na większe poczucie pewności w działaniu, ale za to ma średniej wielkości i mniejsze uczelnie są bardziej mobilne, potrafią szybciej zmienić swój charakter i profil nauczania. Natomiast szansa dla nich leży przede wszystkim w rozwoju regionalnym. To nie ma co do tego dwóch zdań, że Politechnika Opolska przez jakiś czas jeszcze nie będzie konkurowała z Politechniką Warszawską czy z AGH. Natomiast tutaj dla przyszłości Opolszczyzny to może być najważniejsza uczelnia, czerpiąca jednocześnie korzyści z rozwoju tego regionu. Także przy związaniu polityki rozwoju uczelni z rozwojem regionalnym to są doskonałe perspektywy dla takich uczelni, w szczególności w kolejnej perspektywie finansowej.